Witajcie. Dzisiaj doszła do mnie gierka, którą sobie ostatnio zamówiłem. Którą sobie za chwilę rozpakujemy w sumie. Ale zanim to, chciałbym wam pokazać gry, które doszły do mnie trochę wcześniej. Jest to Binding of Isaac oraz Krater. Binding of Isaac, jaki jest, każdy widzi. Nic szczególnego. W serii dobra gra. Nic tu więcej nie ma poza instrukcją obsługi i płytką. I to nie jest wersja Steamowa, jest to wersja na nośniku, po prostu ją instalujemy i tyle. Tego akurat jakoś nie rozpakowywałem, nie wiem, nie miałem czasu, ale za to Krater jest wersją gry, która jest dużo lepsza i dużo fajniej wydana. Czekajcie, nie chcę wam pokazać, zresztą mogę wam pokazać kod Steam. Ja nawet nie wiedziałem, że ta wersja tej gry jest aż tak fajnie wydana, bo mamy grę na płytce. Tu macie kod. Kod podarunkowy, a nie, to jest kod produktu, dobra, kod już jest wykorzystany, macie tutaj instrukcję kod produktu, ale do tego mamy trzy rzeczy, mamy soundtrack z gry Krater, który tak swoją drogą nie jest taki zły, da się tego słuchać, bardzo fajnie, szkoda, że w kopercie nie ma tutaj na przykład drugiego okienka na płytę. Mamy taki mierny, bo mierny artbook, ale jednak jest to wersja, tak jak mówię, w serii dobra gra, także to są te tanie wersje gry i chyba dwustronny plakat. Czekajcie, ja wam go postaram się rozwinąć. Na jednej stronie plakatu jest coś takiego, sorki za światło. Mamy taki plakat Krater, dam go wam tak. Najwyżej obrócicie sobie monitory. A na drugiej mamy caution, don't not enter. To bardziej na drzwi dla jakiegoś nastolatka, ale ta grafika jest bardzo fajna. Strasznie mnie wkurza w tych takich tanich wersjach składanie plakatów w ten sposób. Ale to taki dodatek miał być. Teraz pokażemy prawdziwe mięso, czyli grę, którą zamówiłem sobie ostatnio. Zaraz się dowiecie, co to za gra. Czekajcie, bo tu jeszcze coś jest oprócz tej gry. No dobra. I mamy Beyond Good and Evil. Powiem, ja cię kręcę. Strasznie porządne pudełko. I ona jest takie cienkładka. Bardzo fajny pomysł. W sumie. Strasznie chciałem mieć tą grę w wersji nie z jakiejś tam z platynowej kolekcji, ani niczego w tym stylu, tylko taką wersję. A, bo tu są dwie płytki. Dlatego to jest też takie ciężkie. Ona jest na dwóch płytach. Okej. Okay. Dobra, to wszystko tłumaczę. No to spoko. Mam oryginał w pudełku Beyond Good and Evil w grę kultową. Cieszę się strasznie. Fajnie. I chciałbym jeszcze kilka takich gier sobie zakupić. Takich bardzo kultowych. I które po prostu swoją drogą kocham i uwielbiam. W wersjach pudełkowych. Na pewno strasznie, ale to strasznie chciałbym sobie kupić któregoś z Silent Hilli, albo dwójkę, albo trójkę. Trójkę wiem, że jest, da się jeszcze jakoś dostać. Gorzej z dwójką, jeszcze tą wersją Direction Cut. Ale może mi się uda, może mi się uda. To są dwie gry, które zawsze chciałem mieć w swojej kolekcji. Znaczy ja nie zbieram jakichś tam gier, dużo więcej gier mam na Steamie, wiem, że szeleszczę. Dużo więcej gier mam na Steamie. Ale chciałem mieć też wersje pudełkowe niektórych gier i Beyond Good and Evil było tą grą. Bo dużo tej grze słyszałem, bardzo dużo dobrego, jak sami widzicie oceny, Cybermycha 6 na 6, gry online rekomendacja 9 na 10, CD Action 9,5 na 10, Interia 9,5 na 10 i Click 5,5 na 6. Bardzo fajna gra, będziemy ją streamować, zresztą już jeden stream był. To było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze takie bonusowe nagranie. Trzymajcie szczęście i do następnego streama, który będzie najprawdopodobniej jutro.